Witajcie bardzo serdecznie. W najbliższych dniach Parlament Europejski będzie głosował nad rezolucją dotyczącą zmiany unijnych traktatów. Dyskusja wokół tego dokumentu w Polsce jest prowadzona dosyć pobieżnie. My jako prawica alarmujemy, że w tym dokumencie znajdują się niebezpieczne sprawy. Postanowiłem dla wszystkich z Was przygotować bardzo szczegółową analizę tych traktatów, byście mogli sami ocenić, co tak naprawdę nam Bruksela gotuje. To jest ten dokument. On ma kilkaset stron. W skrócie na początek, gdyby nie wszyscy chcieli przebrnąć do końca tego nagrania, rewolucja. Rewolucja polegająca na tym, że Unia Europejska de facto staje się samoistnym państwem. Ale oczywiście jest to pewien etap tego procesu, bardzo istotny, daleki krok. Dlaczego? Unia Europejska będzie miała swoje wojsko, będzie mogła prowadzić własną politykę zagraniczną niezależnie od państw członkowskich. Państwa członkowskie będą zobowiązane w tej polityce zagranicznej uczestniczyć, nawet jeśli się z nią nie zgadzają. Brak prawa weta, nowe kompetencje, w szczególności jeśli chodzi o ochronę środowiska, ale kwestie zdrowotne, edukacji. Unia Europejska będzie miała własne służby specjalne, ponieważ będzie mogła, Europol będzie uprawniony do prowadzenia kontroli operacyjnych bez zgody państw członkowskich. Prawo karne również przechodzi pod jurysdykcję Unii Europejskiej. Prokuratura Europejska ma położyć na wszystkim łapę. Podatki. Unia Europejska ma decydować o wysokości podatków w państwach członkowskich. Zatem pozostaje pytanie, czym będziemy mogli w Polsce się zajmować. Jeśli chodzi o kryzysy, takie jak pandemia czy wojna na Ukrainie, to będą stany wyjątkowe europejskie, polegające na tym, że pełnia władzy przechodzi po prostu, jeśli taka będzie wola, w ręce Komisji Europejskiej. To w skrócie. To jest gigantyczna zmiana, która po prostu pozbawi państwa takie jak polskie podmiotowości. Kilka największych państw Europy Zachodniej będą mogły decydować o wszystkim, bo zmienia się system głosowania, o wiele łatwiej będzie przeforsować decyzje, brak jednomyślności i możliwość tresowania państw członkowskich właśnie różnymi sankcjami, też o wiele prostsze niż było to dotychczas. To tak w wielkim skrócie. W tym nagraniu pokażę Wam krok po kroku, przepis po przepisie, jak ta rewolucja będzie się dokonywała. Nie wszyscy z Was zapewne w to wierzą, więc zachęcam do prześledzenia tych zmian, ponieważ uznałem, że opis jedno, ale jednak zobaczyć fakty to coś zupełnie innego. Żebyście zrozumieli, zobaczyli, pokazali swoim znajomym, że naprawdę dzieją się wielkie rzeczy w zaciszu gabinetów, w zaciszu budynków Parlamentu Europejskiego, żeby przypadkowo komuś nie wpadło do głowy, żeby te zmiany traktatowe zablokować, bo, co też jest bardzo ważne, jeśli one wejdą w życie, to przyszła zmiana traktatów już będzie bez prawa weta. Czyli jeśli te traktaty wejdą w życie, to Polska nie będzie mogła zakwestionować ewentualnie przyszłej zmiany traktatów, bo też ta procedura ulega zmianie. Zatem tyle wstępu, a teraz przejdę do pokazywania Wam źródeł powstania tych traktatów, jak i tego, co w nich się znajduje. Serdecznie Was zapraszam. Na początek warto zastanowić się, skąd te traktaty. Mianowicie kilka lat temu pan Martin Scholz, tutaj jest jego wypowiedź sprzed kilku lat, 17 roku, on powiedział, że do 2025 roku powstaną Stany Zjednoczone Europy. Kto się nie podporządkuje, opuści Unię Europejską. Wielu przecierało oczy ze zdumienia, ale tutaj po prostu jest to konsekwentnie realizowana polityka państwa niemieckiego. Martin Scholz jest socjalistą, wówczas rządziła Angela Merkel, socjalistów, była wielka koalicja, bo wszyscy byli razem, można powiedzieć, ale socjaliści odgrywali drugoplanową rolę. Żeby była jasność, tutaj ta sprawa w Niemczech jest realizowana ponad podziałami politycznymi. Zmiana traktatów jest w interesie Niemiec. Niemcy bogacą się dzięki Unii Europejskiej i co jest istotne, jest to element również ustaleń koalicyjnych nowego rządu Olafa Scholza. Teraz zobaczcie fragment z tej umowy koalicyjnej. To jest bardzo ważne, żeby wyjściowo zrozumieć, dlaczego oni tak teraz co nagle przyspieszają. Nowy rząd niemiecki od
dwóch lat rządzący, jasno wpisał, że Niemcy są odpowiedzialni za Europę i świat. I tutaj mamy opis tych planów wobec Unii Europejskiej. Democratically Consolidated, Strategically Sovereign EU jest celem niemieckiego rządu. We are committed to an EU that protects its values and the rule of law, both internally and externally, and stand up for them with determination. Więc oznacza to w skrócie ten fragment umowy koalicyjnej, że Unia Europejska ma być suwerenna i ma być zwiększona jej kompetencja, no i to Niemcy zobowiązują się chronić jej wartości, ponieważ niemieckie interesy są interesami europejskimi i dlatego też Niemcy popierają niezbędne zmiany traktatu. We support the necessary treaty changes. Co ma doprowadzić? Further development of a federal European state, czyli najpierw zmiana traktatów, a potem kolejna zmiana, żeby doprowadzić do powstania federalnego państwa europejskiego. Zobaczycie na podstawie tej prezentacji, którą dla Was przygotowałem, że dokładnie ta zmiana traktatów realizuje niemiecką umowę koalicyjną, więc mówimy po prostu o niemieckim planie na Europę, który jest aktualnie wdrażany na forum Unii Europejskiej. Co jest istotne? Uzasadnia się to w ostatnich miesiącach, że żeby przyjąć nowe państwa do Unii Europejskiej, takie jak Ukraina czy państwa bałkańskie, trzeba te traktaty zmienić. Otóż nie, przed wojną na Ukrainie Niemcy już mieli plan, że będą do tego zmierzać. To jest tylko piękna wymówka, żeby brać szantażem pozostałe państwa, by na ten niemiecki plan się zgodziły. Dlaczego niemiecki plan? To jest pierwsza strona dokumentu zmiany traktatów, który ma być głosowany w Parlamencie Europejskim i widzimy, kto jest sprawozdawcą tego dokumentu. Pan Guy Verhofstadt, Sven Simon, Gabriele Bischoff, Daniel Freund i Helmut Scholz. Jak myślicie, czy sprawozdawcy prezentują jakiś parytet narodowy przygotowując ten dokument? Bo oni przygotowali ten dokument. I spójrzmy. Belg, Niemiec, Niemka, Niemiec, Niemiec. Czyli niemiecki plan rządowy w Parlamencie Europejskim realizują posłowie do Parlamentu Europejskiego z Niemiec. Co jest istotne, posłowie z Niemiec reprezentują różne frakcje, więc to tak jak powiedziałem wcześniej, ponad podziałami niemiecka klasa polityczna wie, że dla nich zmiana Unii Europejskiej w państwo federalne wzmocni Niemcy, bo Niemcy będą mieli więcej do powiedzenia, a zobaczycie, jak sprytnie to w tych traktatach właśnie sobie umieścili. Więc przejdę teraz już do analizy samej zmiany traktatów. Tu będzie kilkadziesiąt zmian. Krok po kroku Wam będę pokazywał, że faktycznie mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, że po prostu potężna zmiana, jeśli chodzi o traktaty. Pierwsza rzecz w tym projekcie rezolucji, co jest najważniejsze? Uwzględniając manifest z Ventotene. Manifest z Ventotene jest to dokument stworzony przez włoskich komunistów jeszcze w czasach II wojny światowej, w którym ci domagają się powołania państwa europejskiego jako kontynuację rewolucji bolszewickiej, jako swoistą europejską rewolucję bolszewicką, plan dla wprowadzenia komunizmu do Europy Zachodniej. I to jest dokument, który jest źródłem dla zmiany traktatowej, czyli komuniści zainspirowali polityków niemieckich, by ci napisali taką zmianę traktatów. A co czytamy w tym manifestie Ventotene, no bo to jest źródło, pierwszy dokument historyczny poza podstawą prawną, czyli podstawą, która pozwala takie dokumenty przyjmować jako inicjujące zmiany traktatów, to jest ten artykuł 48 Traktatu Unii Europejskiej, najważniejszy dokument, inspiracja niemalże jak Biblia Europejska, to manifest z Ventotene. I co tam czytamy w tym manifestie Ventotene? Fundamentalny, wymagający rozwiązania problem, którego istnienie sprawia, iż wszelki dalszy postęp jest jedynie pozorny, to kwestia ostatecznego zniesienia podziału Europy na suwerenne państwa narodowe. Wchodzimy w dokument, który jest podstawą zmiany tych traktatów i tam wprost powiedziane jest, że przeszkodą dla Europy są suwerenne państwa narodowe. Suwerenne, czyli samodzielne, czyli ta wizja ma realizować postulat zniesienia siły państw narodowych, przeniesienia ich władzy, ich suwerenności na poziom Unii Europejskiej. To jest taki pierwszy ciekawy fragment. Drugi, teraz jaki jest plan twórców manifestu z Ventotene, że będzie to stabilne państwo federalne, dysponujące europejską armią w miejsce wojsk narodowych, nieodwoływalne, pokonane zostanie dążenie do gospodarczej samowystarczalności poszczególnych krajów, kręgosłup reżimów totalitarnych, czyli państwa narodowe jako podstawa do tworzenia totalitaryzmów, jako państwa totalitarne same w sobie. Państwo to wyposażone będzie w organy, narzędzia pozwalające na wyegzekwowanie
w sfederowanych państwach uchwał służących utrzymaniu wspólnego porządku, przy czym państwa te zachowają autonomię pozwalającą na obranie takiego kształtu życia politycznego, jaki zgodny ze specyfiką danego ludu. Czyli troszkę będziemy mieli kompetencje, ale armia europejska, porządek i w ten sposób to będzie po prostu według twórców manifestu z Ventotene tak to powinno funkcjonować. Przypominam, to jest inspiracja twórców zmiany traktatu. Dlatego od tego zaczynam. Co oni myślą? Jak oni w ogóle patrzą na sytuację? I patrzcie teraz na to, jak ten manifest z Ventotene, co tam ciekawego jeszcze ma. Dyktatura partii rewolucyjnej stworzy nowe państwo, a wokół niego nową, prawdziwą demokrację, czyli musi dojść do zmiany traktatów, to będzie prawdziwa rewolucja, która doprowadzi do wprowadzenia prawdziwej demokracji, że my w tych wyborach, kiedy kogoś wybieramy, to nie jest prawdziwa demokracja, dopóki nie ma państwa europejskiego, bo tylko ono jest emanacją prawdziwej, rewolucyjnej demokracji. Nie należy się obawiać, że reżim rewolucyjny stanie się nowym despotyzmem. Dzieje się tak, gdy celem jest zbudowanie społeczeństwa słuchalczego, czyli Unia Europejska nas uwolnić i dlatego jest potrzebna rewolucja. I pewnie tam butem dociśnięcie tych, którzy się tej rewolucji demokratycznej sprzeciwiają. Właśnie no to jest ten manifest z Ventotene, to jest inspiracja, podstawowe źródło tych traktatów. Teraz przejdziemy już do analizy przepisów. No na początek, jakie mają być nowe kompetencje Unii Europejskiej, czyli to jest fragment motywów, gdzie wskazuje się, że Unia Europejska ma mieć nowe kompetencje, to jest ochrona środowiska przede wszystkim, różnorodność biologiczna, tam jest sporna kwestia lasów, bo chcą wpisać lasy na twardo w komisji, z tego się częściowo wycofali, zobaczymy jak będzie w głosowaniu, natomiast faktycznie Unia Europejska ma przejąć pełną kompetencję, jeśli chodzi o ochronę środowiska, czyli pełna zielona rewolucja, jeśli chodzi o środowisko, nie będziemy mogli w Polsce zrobić, to będzie kompetencja Unii Europejskiej, lasy, zwierzęta, rolnictwo w tym zakresie. Natomiast kompetencje dzielone się proponuje rozszerzyć o zdrowie publiczne, ochronę poprawa zdrowia ludzkiego, ochrona transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, ochrona ludności, przemysłu, edukacji. Co jest istotne, te kompetencje właśnie dzielone, to jest taka zasada, że jak Unia raz położy na czymś łapę, czyli to są teoretycznie kompetencje, które przy państwach członkowskich pozostają, ale jeśli Unia zdecyduje się z nich skorzystać, no to wówczas już my nic do powiedzenia nie mamy, więc de facto należy założyć, że to są kompetencje Unii Europejskiej, bo tak w historii właśnie było, że Unia Europejska przejmowała te kompetencje, ale szczególnie jest tutaj istotny ten kontekst zagrożeń dla transgranicznych zagrożeń dla zdrowia. O co chodzi? Chodzi o pandemię, tego typu sytuacje, które mieliśmy w ostatnich latach i na to jeszcze kilka innych przepisów jest w tych propozycjach, które powodują, że Komisja Europejska staje się już jako inny organ, to będzie zmiana nazwy Komisji Europejskiej, ale powiedzmy stosuję to pojęcie, bo jest bardziej kojarzone przez opinię publiczną. Będzie miała gigantyczne kompetencje w sprawie pandemii, na przykład może nakazać wam się wszystkim zaszczepić Komisja Europejska, jeśli uzna za stosowne, taka ciekawostka. I oczywiście dalszy rozwój kompetencji dzielonych, bezpieczeństwo, polityka zagraniczna, no tutaj będzie jazda bez trzymanki, zobaczycie, ale to jest jasno, ten fragment pokazuje po prostu zakres propozycji w zakresie kompetencji. Armia, polityka zagraniczna, tutaj za chwilę będę wam to rozszerzał. No i tutaj też polityka zagraniczna i obronna. Co jest istotne, to jest wzywa się do ustanowienia Unii Obrony, które zwraca uwagę, że zmiany te nie miałyby wpływu na klauzule dotyczące krajowych tradycji neutralności członkostwa w NATO, więc Unia Obronna ma być duplikatem NATO. To jest pomysł twórców tego traktatu, ale w praktyce założenia są oczywiście dalej idące, to będzie za chwilę, bo ja prezentuję wam to zgodnie z kolejnością, jak jest skonstruowany dokument. Nie chciałbym tutaj tworzyć jakichś własnych interpretacji czy analiz, które stałyby w sprzeczności z faktycznym tekstem. Tutaj ma być prawdziwy tekst tych traktatów, żebyście widzieli, że to jest prawda, że to wszystko jest prawda, co się mówi o tych traktatach, co oni tam proponują zmienić. I teraz przejdę do kolejnej kompetencji. Unia ma mianowicie mieć pełne dominium, jeśli chodzi o podatki bezpośrednie i pośrednie. I proponuje się, żeby tutaj dotychczas procedura jest jednomyślna i ma być większość kwalifikowana, jeśli chodzi o budżet unijny również, więc a ta większość kwalifikowana również się zmieni w stosunku do tego, jak ona jest obecnie. W każdym razie koniec weta, jeśli chodzi o budżet. Budżety pięcioletnie, nie siedmioletnie, no i podatki Unia będzie mogła nakładać, ustalać podatki nawet w poszczególnych państwach de facto, no bo co, jeśli oni większością kwalifikowaną będą to robili, to będą mogli sobie wybrać państwo, które im się w danym momencie nie podoba, na przykład, nie wiem,
Wyobraźmy sobie, że Hiszpanie wybiorą jakiś tam konserwatywny rząd, no to co można zrobić? Można nałożyć jakiś dodatkowy podatek na gałąź gospodarki, która jest super istotna dla Hiszpanii. Na przykład, nie wiem, że w okresie, w jakimś tam w czasie w Hiszpanii będzie dodatkowy podatek jakiś związany z turystyką. Załóżmy i tutaj będzie trudniej Hiszpanom zarabiać, akurat Hiszpanom, żeby się nauczyli demokracji i prawdziwie postępowy rząd sobie wybrali. Więc no, po prostu Unia będzie decydowała o podatkach w państwach członkowskich. Jest to pierwszy przełom tak naprawdę decyzyjny, jeśli chodzi o tę zmianę traktatów. Druga gałąź różnych zmian to ideologia. Co jest istotne, poza tymi kompetencjami kluczowymi, jak właśnie podatki, polityka bezpieczeństwa, polityka zagraniczna, ten dokument jest przesiąknięty ideologią, ideologią gender. Mianowicie Unia Europejska, to jest jedna z nowych kompetencji, którą ma przejąć, ma decydować o walce z dyskryminacją. To jest szczególny cel Unii Europejskiej i ta walka z dyskryminacją polega na tym, żeby najpierw, bardzo istotna rzecz, wszędzie, gdzie w traktatach dotychczas obowiązujących jest pojęcie równość kobiet i mężczyzn. Tak jest chociażby w artykule drugim, czyli w dzisiejszych traktatach nie ma czegoś takiego jak 50 kilka płci, ba, traktaty rozstrzygają, ile jest płci dzisiaj. Jest kobieta i mężczyzna. Ale tutaj już się wprowadza pojęcie równouprawnienie płci w całym tekście traktatów, czyli już skoro była kobieta i mężczyzna i znikają, znaczy, że jest więcej lub mniej płci. Zobaczycie dalej, że to ma swoje konsekwencje, jeśli chodzi o politykę karną. Mianowicie, jeśli się kwestionuje ten system równopłci biologicznej, będzie się odpowiadało karnie. To wprost też zapisali w tym traktacie, ale o tym będzie później. I teraz poprawka dotycząca właśnie tej zmiany. Widzicie, że równość kobiet i mężczyzn to jest dowód na to, co mówię. Dzisiaj jest równość kobiet i mężczyzn, ma być równouprawnienie płci. Sami możecie wyciągnąć wnioski, po co taka zmiana, jeśli jest kobieta i mężczyzna w naszym świecie, to po co jest to wyodrębnione w traktatach, dlaczego oni to zmieniają? No zmieniają z tego powodu, że ta ideologia po prostu, te przepisy aktualne są przeszkodą tej ideologii. I teraz informacja właśnie, artykuł trzeci, gra ze wspólną polityką dotyczącą granic zewnętrznych Unii, czyli polityka migracyjna. Unia przejmie pełną kontrolę nad granicami, czyli sytuacja, którą mieliśmy do czynienia na granicy polsko-białoruskiej, że Unia Europejska mówiła, żeby Frontex się tym zajmował, czyli żeby polskie granice zajmowali się ci koledzy pani Ochojskiej, bo oni podobne podejście mają, to żeby była kompetencja Unii, a nie Polski. Czyli w sytuacji, gdyby te traktaty weszły w życie, Polska nie mogłaby podejmować takich decyzji o ochronie granicy z Białorusią, jakie podejmowaliśmy w ostatnich latach. Wysłaliby nam tutaj jakiegoś komisarza unijnego, który powiedziałby wpuszczać jak leci, bo macie przyjąć tych migrantów, bo oni są biedni, potrzebują waszej pomocy. Tak to ma wyglądać. To jest kolejny przykład i to jest dowód, że zmiana polega na tym, że jest dodana kompetencja wspólnej polityki dotyczącej granic zewnętrznych Unii. Teraz no, ideologia, że Unia szanuje i promuje, czyli teraz jest tak, że jest jakaś tam szanuje dziedzictwo kulturowe Europy szanowane, że to jest taka deklaracja, że jesteśmy wszyscy w jednym kręgu kulturowym, ale ma być promowane. To, no jak to będzie promowane? No, oczywiście będzie promowane tak, jak jest cały ten nurt lewicowo-liberalny promowany. Więc już Unia Europejska będzie dbała o propagandę, będzie miała podstawę kompetencyjną, żeby zajmować się propagandą, żebyście przypadkiem nie pomyśleli, że jesteście jakimiś Polakami czy coś takiego, to jesteście, macie być Europejczykami. Kolejna rzecz. Unia ustanawia Unię Gospodarczą Walutową. To jest przepis aktualny. Walutą Unii jest euro. Co to oznacza? No, nie wszyscy są w Unii Europejskiej w Unii Walutowej. Na przykład my nie jesteśmy. A skoro walutą Unii jest euro, a my jesteśmy w Unii, to jest jedna z najbardziej doniosłych zmian. Mianowicie euro staje się naszą walutą. Będzie pan to prezentowany, gdyby przykładowo pan Balcerowicz, Petru, Hołownia, bo to też to popiera, mówili, no musimy wprowadzić euro. Dlaczego? Bo jest zmiana traktatów, teraz już nie mamy wyjścia, to jest nasze zobowiązanie. Tak to będą przedstawiać, no i koniec suwerenności monetarnej Polski. A wielokrotnie w ostatnich latach właśnie dzięki temu, że mamy Narodowy Bank Polski, Polsce udało się o wiele sprawniej przechodzić te kryzysy, bo mieliśmy elastyczne podejście do kwestii walutowych i mogliśmy dostosowywać to podejście jako państwo, patrząc na naszą gospodarkę, a w
w unii walutowej będzie tak, że będą decyzje dostosowane do jakiej gospodarki? No, francuskiej, niemieckiej, no to przecież tu nie ma żadnej tajemnicy. No więc wprowadzenie euro jako de facto już potwierdzenie, że u nas musi być euro. Teraz bardzo istotna rzecz, jeśli chodzi o tak zwaną walkę z praworządnością. Wiecie co, no przez lata straszono Polskę, że tam jest ten artykuł 7, że nam sankcje będą dowalą, tak? No i przez kilka lat to się nie udawało, dopóki tej warunkowości nie wprowadzili. Nie udawało się, ponieważ procedura z artykułu 7 jest procedurą, gdzie trzeba było uzyskać na pewnym etapie jednomyślność, na pierwszym wstępnym etapie, którego w ogóle nawet wobec Polski nie zastosowali, 4/5 państw członkowskich musi stwierdzić, że jest jakiś problem. No i jak to ma być? No już te 4/5 to za dużo, więc będzie większość kwalifikowana, żeby dane państwo postawić pod pręgierzem. W drugim kroku, właśnie tu macie jednomyślność, że jest, ma być większość kwalifikowana, no i również Parlament Europejski będzie mógł skarżyć państwo członkowskie za nieprzestrzeganie wartości unijnych. Więc jak widzicie, procedura wobec Polski się nie udała, więc jakby trzeba zmienić prawo. Trzeba stworzyć narzędzia szantażu, bo po prostu tego rodzaju mechanizmy będą służyły temu i służą już dzisiaj temu, przykład polski-węgierskiego doskonałym przykładem, do tego, żeby jeśli jakaś decyzja właśnie tego typu w jakimś państwie jest niepopularna, to żeby władze tego państwa zmusić do zgodzenia się z tą decyzją, nie protestowania wobec niej, szanowania jej takimi mechanizmami właśnie szantażu, bo na wartości europejskie można każdego, że tak powiem, dojechać, no bo to są klauzule generalne. Jakaś grupa państw uzna, że wartość się nie spełnia, bo mamy inną wrażliwość, to wówczas to państwo może utracić fundusze i tak dalej, bo tutaj już jest właśnie sankcja. Wyobraźcie sobie, że w tych aktualnych przepisach to nawet Polski mogliby nie ukarać, gdyby stwierdzili, że jednak wartość nie przestrzega, bo to jest możliwość, ale tutaj już jak się stwierdzi, że narusza, to musi być środki, muszą być decyzje sankcyjne w postaci odcięcia funduszy unijnych, więc widzicie, że tu jest już taki przymus, no ale to jest mechanizm szantażu, właśnie tak to ma wyglądać i tutaj widzicie doskonale, na czym ta zmiana polega. Kolejna rzecz, te traktaty generalnie, tutaj nie będę tego bardzo szeroko opisywał, ale żeby była jasność, że to jest i tego jest bardzo dużo, oni wprowadzają do tych traktatów różne procedury związane z referendami europejskimi, że w kilka okoliczności, w których można je przeprowadzić. Nie będę się nad tym rozwodził, bo to jest tylko tylko zasłona dymna do tego, co tak naprawdę w tych traktatach się zmienia. Również nie opisuję w tym materiale różnych propozycji Parlamentu Europejskiego, by zwiększyć swoje kompetencje wobec Rady czy Komisji. To są rzeczy oczywiście ważne, natomiast one są ważne z perspektywy mechanizmu decyzyjnego, a w pierwszej kolejności istotne jest to, jaką się większością podejmuje decyzje i w jakich obszarach. Kto to już podejmuje w tej Unii Europejskiej? Oczywiście jest to istotne, ale nie jest to clue problemu, który dotykał te traktaty, więc te elementy po prostu pominę, skupię się na kompetencjach i skupię się na tych fundamentalnych zmianach, których i tak jest bardzo dużo. No istotna zmiana, że jest przewodniczący Unii Europejskiej, sekretarz Unii, bo jest zmiana nazwy z komisji na organ wykonawczy, więc tu też ta terminologia jest, ale to jest bardziej kwestia terminologiczna, ale to też zaznaczam, że coś takiego będzie. No i teraz zmiany, bardzo istotna rzecz. Mianowicie zasadą jest dzisiaj, że podejmuje się decyzję większością kwalifikowaną, jeśli nie ma jednomyślności, czyli tam ponad 55% państw i ludności. I się proponuje, żeby zmienić na większość zwykłą. Większość zwykłą stanowi większość członków Rady, co najmniej 50% ludności, czyli musi być 14 państw i 50% ludności, czyli tyle mają 4 największe państwa Europy Zachodniej i pozbierają mało państwa, mają to już tę większość zwykłą, więc po prostu będzie Niemcom o wiele łatwiej podejmować decyzje, tam gdzie jest większość kwalifikowana, bo dzisiaj jest to 55% państw i 65% ludności, no łatwiej jest sformułować mniejszość blokującą i tak jest trudno, natomiast oni jeszcze obniżają poprzeczkę. I większość kwalifikowana zostanie zastąpiona nowym pojęciem, stanowią co najmniej 2/3 członków Rady, czyli więcej niż dotychczas
w większości kwalifikowany jest taki pośredni punkt, natomiast co jest istotne, podstawowe decyzje będą w większości zwykłą podejmowane. Większość kwalifikowana w niektórych przypadkach zostaje, ale zamiast jednomyślności, jeśli już, i tam będzie 2/3 państw członkowskich i 50% ludności, więc no, zdecydowanie obniżenie poprzeczki, jeśli chodzi o proces podejmowania decyzji, czyli po prostu likwidacja prawa weta i jeszcze nie dość, że likwidują prawo weta, to tam, gdzie większość kwalifikowana jest, to jest, będzie o wiele łatwiej pominąć zdanie konkretnych państw, więc to po prostu centralizacja decyzji o wiele większa. Tu jest ten przykład właśnie zmiany nazwy organu. No i tutaj też, jak się Komisja Europejska będzie składała. Dzisiaj jest tak, że każde państwo członkowskie ma swojego przedstawiciela w Komisji Europejskiej. Wiecie, jak ma być? Ma być tak, że może być 10 Niemców na przykład w organie wykonawczym, ponieważ zmienia się zasada tworzenia Unii Europejskiej. Organ wykonawczy składa się z nie więcej niż 15 członków i nie ma już tutaj nic o narodowości, tylko jest zastrzeżenie, żeby utrzymać jakieś parytety. Więc w takim przypadku powinien wziąć pod uwagę różnorodność geograficzną organu wykonawczego, o której mowa w akapicie pierwszym, czyli że no, nie wszystkie państwa po pierwsze nie będą miały swoich przedstawicieli, więc Polska może w ogóle nie mieć nikogo w tym organie wykonawczym w Komisji Europejskiej, ale wcale nie jest powiedziane, że na przykład Niemcy będą mieli tylko jednego przedstawiciela, będą mogli mieć kilku. No i ten, że trzeba uwzględnić różnorodność. No, wiecie, to jest decyzja, już będzie subiektywna ta różnorodność. Na przykład Niemcy mają wyższą kulturę prawną od Polski, jak twierdzą nie, sami Niemcy. Dlatego też powinni być może być lepiej reprezentowani w tym organie wykonawczym. No ale to jest kolejne ograniczenie wpływu państw członkowskich na to, jak Unia Europejska funkcjonuje. Jest to kolejny element centralizujący Unię Europejską. I teraz kolejne cele Unii. Autonomia strategiczna. To jest bardzo istotny element, pojęcie przejściowe. Ta autonomia strategiczna to jest takie pojęcie, które promują Niemcy, że Unia powinna być taka samowystarczalna we wszystkim, że my powinniśmy być jako Unia Europejska wszystkim na świecie stawić czoła samodzielnie w każdym obszarze, żeby była Unia Europejska równorzędnym graczem dla Stanów Zjednoczonych i Chin jako taki partner parapaństwowy. To jest ta pojęcie autonomii strategicznej. To jest pojęcie, które de facto oznacza suwerenność, tylko że wiedzą oni, że suwerenność jest rozumiana jako przymiot państwowy, więc oni najpierw mówią o autonomii strategicznej, a w dokumencie tym niemieckim, który wam cytowałem, już widzieliście, że jest suwerenność Europy podawana. To w kolejnym kroku to pojęcie ma być wprowadzone, ale już to jest jakby takie, można powiedzieć, wprowadzanie. No i tu polityka zagraniczna. Kolejna kompetencja nowa Unii. Dzisiaj jest tak, że jednomyślnie państwa mogą się dogadać, że w jakimś elemencie wspólnie prowadzą działalność na arenie międzynarodowej, że jest wspólne stanowisko Unii Europejskiej. Wiecie co, jeśli mowa o samodzielności państwa, większość definicji politologicznych wskazuje, że oprócz takiego władzy nad konkretnym terytorium, to jest możliwość nawiązywania stosunków dyplomatycznych. To jest podstawowy element rozpoznawania państwa, można powiedzieć, jako bytu prawno-międzynarodowego. I jak ma być ta polityka zagraniczna prowadzona? Większością kwalifikowaną, czyli może być taka sytuacja, że Niemcy z Francuzami podejmą decyzję, że Unia Europejska będzie nawiązywała stosunki dyplomatyczne jako Unia Europejska, jakieś państwa się nie zgadzają, no jest większość kwalifikowana. Tu jest kolejne weto odebrane, no i będą Niemcy tutaj mogli więcej tej polityki europejskiej prowadzić w imieniu, właśnie to będzie wzięcie odpowiedzialności za Europę. To jest właśnie to pojęcie z tego programu niemieckiego, czyli Niemcy muszą wziąć odpowiedzialność za Europę, żeby to zrobić, to nie może nikt im podskakiwać, a jeśli ma weto, to może podskakiwać, więc jest w polityce zagranicznej likwidacja prawa weta. I też jest to bardzo istotne, że w przypadku decyzji dotyczących zerwania lub ograniczenia w części lub w całości stosunków gospodarczych i finansowych z co najmniej jednym państwem trzecim, Rada stanowi większością kwalifikowaną. Wiecie, no, chodzi o to po prostu, że jakieś państwo może być zmuszone, żeby no, to ma. Unia Europejska to jest kolejny przykład na to, że Unia Europejska będzie sama prowadziła politykę zagraniczną w taki sposób, że będzie mogła zerwać stosunki dyplomatyczne bądź wbrew innym państwom na przykład je nawiązywać i to państwo nie będzie miało nic do powiedzenia, więc jaki status ma takie państwo, które nie może powiedzieć nic o polityce zagranicznej, skoro elementem suwerenności państwa jako takiego jest właśnie samodzielność w prowadzeniu polityki zagranicznej, możliwość nawiązywania tych relacji. Tutaj Unia te kompetencje po prostu odbiera. Teraz bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o
jakby nieuczestniczenie w polityce zagranicznej. Dotychczas jest aktualnie tak, że jeśli jakieś państwo z jakąś decyzją się nie chce zgodzić, że jakieś państwa prą do jakiejś decyzji, może składać stosowne zastrzeżenia, w jakim zakresie ona się nie czuje związana taką polityką zagraniczną. No i to jest takie te klauzule, żeby właśnie było poszanowanie, żeby nie było sprzeczności, ale generalnie jest jasna klauzula, że państwo członkowskie, które nie chce blokować wspólnych działań innym państwom, ale z drugiej strony ma inne zdanie, że ma prawo do tego innego zdania po prostu, to się skreśla. Nie ma samodzielnego zdania. Większość kwalifikowana jest cicho siedzieć. Będziemy nawiązywali, nie wiem, stosunki z Rosją, będziemy odwilż robili z Rosją, bo potrzebne są surowce z Rosji, więc Polska cicho siedzieć. Zostaliście przegłosowani, czyli 2/3 państw chciały, Niemcy tam 50% ludności jest i jest ok. No i tutaj właśnie kolejny ważny element ustępu 2 i 3 nie stosuje się do decyzji mających wpływ na kwestie wojskowe lub polityczno-obronne. Co to oznacza? Że jeśli Unia podejmuje dzisiaj jakieś działania na arenie międzynarodowej, to te decyzje nie mogą mieć wpływu na kwestie wojskowe lub polityczno-obronne. Skreśla się ten przepis. To oznacza, że te decyzje już będą miały, mogły mieć wpływ na to, czyli po prostu sojusze wojskowe, czyli wszystko to, co obserwujemy na przykład wokół napaści Rosji na Ukrainę. Polska podejmuje swoje decyzje, inne państwa swoje, teraz to ma być decyzja Unii Europejskiej i to właśnie pokazuje wam ten przepis, żeby pokazać wam istotę czyszczenia traktatów z rzeczy, które już są niepotrzebne wobec zmiany procesu decyzyjnego. Skoro Unia ma kompetencje do czegoś po zmianie, to dlatego to musi być uchylone z tego powodu, że to by było sprzeczne z tym, co ma być zmieniane, czyli to już jest historyczne. Skoro Unia dzisiaj nie może podejmować inicjatyw dyplomatycznych, które wpływają na kwestie wojskowe w państwach członkowskich lub polityczno-obronne, skoro ma mieć kompetencje, to siłą rzeczy te bezpieczniki muszą być wyłączone i tak właśnie tutaj to wygląda. Teraz, moi drodzy, jedna chyba z najważniejszych rzeczy. Z polityki zagranicznej przechodzimy do obronności. Dzisiaj jest tak, że państwa Unia ma wspólne możliwości działania, jeśli chodzi o kwestie wojskowe. Jeśli państwa członkowskie się dogadują, są małe wspólne misje, one najczęściej były w Afryce realizowane, ale na takiej zasadzie, że państwa się dogadują. Unia Europejska jest bardzo takim skromnym polem do nawiązywania tych inicjatyw, ale każde państwo członkowskie samodzielnie decyduje, co w ramach tych działań robi, bo na przykład chce sobie harmonizować pewne procedury w wojsku, jest to współpraca wojskowa, część państw jest również w NATO, więc powiedzmy, jest bardzo minimalna współpraca wojskowa. No i przede wszystkim ta współpraca bezpieczeństwa ma umożliwić Unii obronę państw członkowskich przed zagrożeniami, czyli Unia ma nas bronić, czyli już pierwsza zmiana. Unia ma być gwarantem bezpieczeństwa państw członkowskich jako bezpieczeństwa. Dzisiaj tego nie ma. I tutaj zadania takie współpracy są wykonywane w oparciu o zdolności, jakie zapewniają państwa członkowskie, czyli każde państwo członkowskie mówi, a możemy tam w jakimś tam kraju afrykańskim pomóc w misji, najczęściej to Francuzi robili, i wysyłamy swoje wojska, możecie się dołączyć bądź nie. I teraz jest inna, ma być zmiana. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, w tym zamówienia na uzbrojenie i jego rozwój, jest finansowana przez Unię ze specjalnego budżetu, w odniesieniu do którego Parlament Europejski jest współprawodawcą i nad którym sprawuje kontrolę. Europejska armia po prostu. Unia ma mieć swoją armię. Nie państwa członkowskie współpracują, tylko ma Unia swoją armię, która gwarantuje bezpieczeństwo Unii Europejskiej. I teraz wspólna polityka bezpieczeństwa jest prowadzona jednomyślnie dzisiaj. Artykuł 42, tutaj widzicie zmiany, jak jest. Jednomyślnie. Większość kwalifikowana. Czyli jak ta europejska armia ma funkcjonować? Bez weta. Również tutaj koniec weta, jeśli chodzi o sprawę bezpieczeństwa. I teraz kolejny przepis, czyli dotychczas była mowa, że możemy współpracować, a teraz patrzcie, ma być poprawka do artykułu 42, że państwa członkowskie oddają do dyspozycji swoje zdolności częściowo, aby te cele, które jednomyślnie zostaną ustanowione, były realizowane przez te państwa, jak się dogadają. No i to teraz będzie inaczej. Ma być Unia ustanawia Unię Obrony posiadającą zdolności
obejmuje to stałe, stacjonujące wspólne europejskie jednostki wojskowe, w tym stałą zdolność do szybkiego rozmieszczenia pod dowództwem operacyjnym w Unii. Państwa członkowskie mogą zapewnić dodatkowe siły. Czyli większością kwalifikowaną oni będą decydować o tym, jak wygląda europejska armia. Czyli bez głosu Polski mogą zdecydować, że na przykład nie wiem, Polska ma zapłacić swój budżet wojskowy, włożyć do budżetu europejskiego, żeby Unia zarządzała naszym budżetem wojskowym. Bo większością kwalifikowaną mogą to zrobić. To jest po prostu no, możliwość likwidacji Wojska Polskiego czy każdej innej armii i na przykład pod Bundeswehrę wszyscy. Niemieccy generałowie mają najlepszą tradycję wojskową, więc będą najlepiej zarządzać nową europejską armią. To jest wszystko, co podaje, to są materiały źródłowe. To właśnie będzie głosowane w Parlamencie Europejskim. I teraz zobaczcie, że zakup uzbrojenia przez Europejską Agencję Obrony jest taka instytucja, ona jest taką płaszczyzną właśnie współpracy, wspólnych badań, działań, tak? No i tak, jest teraz, że wspiera ta Europejska Agencja Obrony państwa członkowskie w rozwoju własnego wojska. I teraz, zobaczcie, to jest naprawdę, naprawdę bardzo groźne. Mianowicie ta agencja wdraża środki realizacji celów Unii, udziela zamówień na uzbrojenie w imieniu Unii i jej państw członkowskich. To jest bardzo ważne, w imieniu Unii i państw członkowskich. To oznacza, że skoro w sprawach obronności Unia Europejska ma kompetencje na podstawie większości kwalifikowanej i Europejska Agencja Obrony ma prawo zakupować uzbrojenie w imieniu państw członkowskich, to może dojść do sytuacji, że Unia Europejska powie nam, jakie uzbrojenie możemy do polskiej armii kupować. Nawet zakładając, że oni polskiej armii nie zlikwidują, tylko na przykład powiedzą, macie obowiązek oddania Abramsów, oddania czołgów koreańskich, haubic koreańskich, samolotów amerykańskich, koreańskich, tylko od Niemców, Francuzów może Polska kupować, ma kupić te samoloty od Francuzów i te samoloty będą stacjonować we Francji. Taką decyzję będą mogli podjąć. Większością kwalifikowaną. Wyobrażacie to sobie? W świetle resetu, w świetle tego oczekiwania, żeby Rosja wróciła na salony, oni po prostu przyznają w tych traktatach kompetencje do decydowania o polskiej armii Unii Europejskiej. To jest jedna z najgroźniejszych rzeczy, o których się bardzo rzadko mówi, jeśli chodzi o te zmiany traktatów, ale zobaczcie sami, to są przepisy, które są w tym traktacie. Teraz dalej, i teraz kwestie o bezpieczeństwa obrony były kolejne rzeczy, podejmowania misji były decyzje jednomyślne, czyli jakaś misja chce, jakieś państwa członkowskie chcą w imieniu Unii prowadzić misję, musiała być decyzja jednomyślna. Teraz to już jest większość kwalifikowana, czyli na przykład, nie wiem, jakaś misja stabilizacyjna na Ukrainie, załóżmy, że byłaby. I jakieś państwo członkowskie się temu sprzeciwiałoby, uznawałoby, że nie wiem, to wpływa źle na... Nie będą finansowali na przykład w ramach rozejmu Rosja jakieś sobie zapewniłaby na terenie Ukrainy prawa i Niemcy będą to chcieli zabezpieczać Wojskiem Polskim na przykład. Tak? No i to dzisiaj jest jednomyślność na takie pomysły, a ma być większość kwalifikowana, czyli Niemcy będą mogli Polaków wysyłać sobie na różne misje i to będzie obowiązek Polski, bo będzie ta armia europejska, będzie tak jak, no tak, takie są konsekwencje po prostu tego materiału decyzyjnego. I decyzje o rozpoczęciu misji podejmowane są większością kwalifikowaną, więc proszę. Może być taka sytuacja, że Unia Europejska nakaże polskiemu wojsku prowadzenie misji zagranicznej bez zgody Wojska Polskiego. Bo wtedy Wojska Polskiego nie będzie, będzie Armia Europejska przecież, tak? Będą tylko jednostki złożone z Polaków. Tak jak było na przykład w czasie I wojny światowej, że Polacy walczyli przeciwko sobie, bo byli w armiach zaborczych przecież, tak? No i tutaj jest taka klauzulka przypominająca artykuł 5 NATO, że wszystkie państwa będą się wzajemnie bronić, tak? Czyli to jest jakby przeniesienie de facto, stworzenie europejskiego NATO bez Stanów Zjednoczonych, czyli Stany Zjednoczone już nie są gwarantem bezpieczeństwa w Europie, jest nim sama Unia Europejska ze swoją europejską armią, której wszystkie decyzje zapadają w większości ukwalifikowaną. Czyli no, tutaj no, przekazanie po prostu kompetencji bezpieczeństwa pełnego Unii Europejskiej, coś niesamowitego. No i teraz bardzo ważne, na czym mają polegać misje? Bo przecież te misje nie muszą być wcale zagraniczne, mogą być wewnątrzunijne. Mianowicie misje to zwalczanie zagrożeń hybrydowych i wojny, szantaż energetyczny, zagrożenie cyberbezpieczeństwa, kampanie dezinformacyjne oraz wymuszenie gospodarcze ze strony państw trzecich.
na kampanie dezinformacyjne, załóżmy. Tak, to jeden twierdzi, że TVN tak prowadzi, drugi ktoś, że TVP. No i to Unia mówi na przykład, są wybory w Polsce, jest kampania dezinformacji jakiejś tam strony, to trzeba tutaj wprowadzić wojsko albo policję. No i co? No i Unia w większości ukwalifikowaną uchwala, że w Polsce trzeba przeprowadzić misję stabilizacyjną, bo na przykład wygrała partia, która nie powinna wygrać, no i nie wpuścimy jej do władzy, bo wygrała wybory przez kampanię dezinformacyjną. Przecież to, co Tusk mówił o wyborach prezydenckich, że przez dezinformację Trzaskowski nie został. No to proszę bardzo, Unia ma pomysł, jak Trzaskowski przegrałby, gdyby startował za 2 lata, to wówczas można sobie wojsko wprowadzać do Polski, żeby przypadkiem nie odebrano prezydentury Rafałowi Trzaskowskiemu, który je przegrał, ale przez kampanię dezinformacyjną. No więc no, pole działania, jeśli chodzi o tego typu kwestie bezpieczeństwa, jest potężne. Po prostu to jest siła. Prawo, Unia staje się monopolistą, jeśli chodzi o użycie siły po prostu. Idziemy dalej. Teraz kwestie właśnie uzbrojenia kolejny raz, że udzielać zamówień na uzbrojenie dla Unii Obrony i w imieniu Unii i jej państw. Czyli kolejny dowód na to, że w imieniu państwa się zaciąga te uzbrojenie, czyli można narzucać państwu, jakie uzbrojenie ma kupować. Albo nie kupować, na przykład amerykańskiego nie kupować najlepiej, bo Niemcy mają swoje, tak. I teraz kwestia w ogóle dalej zmiany traktatów. Dzisiaj jest tak, że wszystkie państwa muszą się zgodzić, żeby była zmiana traktatów. Tak, czyli to, o czym rozmawiamy, Polska musi się na to zgodzić. Ale wiecie, że oni proponują, żeby gdyby te traktaty weszły w życie, i oni zaproponowaliby kolejne, w którym już Unia Europejska jest państwem i w ogóle się odbiera wszystko już wprost państwom członkowskim, że państwa członkowskie nie wykonują jakiejkolwiek aktywności, chociażby dyplomatycznej, to może to się stać bez zgody Polski, ponieważ dzisiaj wszystkie państwa muszą być przy zmianie traktatów, a po zmianie 4/5 państw. 4/5 państw wystarczy. Czyli jak się 4/5 państw nie zgodzi, to i tak będą związane zmianą traktatów w przyszłości. Czyli w przyszłości na przykład będzie już suwerenność Europy wpisana do tych traktatów. Nie autonomia strategiczna, tylko suwerenność Europy. I właśnie to jest ten ich pomysł na to, żeby już... Dlaczego? Dlatego ta zmiana traktatów tak jest fundamentalnie istotna. Bo ona już daje wieczyste prawo zmiany traktatów jakby na przyszłość takim panom, jak pan Verhofstadt i jego kolegów z Niemiec, że oni już nie będą na przykład musieli zakładać, że Polska się nie zgodzi, czy się tam Irlandia nie zgodzi, jak kiedyś się nie zgadzała, czy się Holandia nie zgodzi, jak kiedyś się nie zgadzała, no bo 4/5 państw wystarczy. W tym, gdyby taki przepis obowiązywał w 2004 roku, to by ta konstytucja dla Europy przeszła, bo przecież nie chcieli jej Holendrzy i Francuzi. W pozostałych państwach ona była w wielu już przyjęta, więc no widzicie. Tak to właśnie ma działać, że żeby uniemożliwić dalsze zmiany federalizujące Unię Europejską. I teraz właśnie ta procedura zmiany traktatów, że jest jednomyślność, no i tu większość kwalifikowana, również jeśli chodzi o poziom przyjmowania, to jest kompetencja właśnie z leśnictwem nowa, unijna. I teraz bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o zadania główne Unii Europejskiej. Tutaj widzicie, że Unia ma walczyć z dyskryminacją ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, społeczny język, religię lub światopogląd. To pójdzie jeszcze dalej, bo to już jest prezentacja sprzed kilku dni. Ma być płeć społeczno-kulturowa wpisana, to będzie później. Pokażę wam poprawki takie ultralewicowe. Jeśli chodzi o właśnie mowę nienawiści, no to szykujcie się. Jeśli twierdzicie, że są dwie płcie, no to to już jest jeszcze chwila, żeby coś takiego mówić publicznie, bo jak nie, no to do więzienia za kilka lat. I teraz bardzo ważna rzecz dotycząca obywatelstwa. Mianowicie dzisiaj traktaty stanowią, że każdy obywatel państwa członkowskiego ma obywatelstwo Unii Europejskiej. Natomiast nie ma jakichś szczegółowych zasad innej formy jego uzyskania. Więc w tych traktatach proponuje się, że mają być w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, czyli większością, zasady dotyczące nabywania i utraty obywatelstwa Unii przez obywateli państw trzecich. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Bo na przykład Unia może wprowadzić przepisy,
że ci uchodźcy, którzy uchodźcy, migranci, którzy trafiają do, przez granicę, łamiąc prawa na teren Unii Europejskiej, oni mogą uzyskać obywatelstwo Unii, mimo że nie są obywatelami państwa członkowskiego. Może być coś takiego wpisane, że po roku w ośrodku to taka osoba ma obywatelstwo Unii i wszystkie prawa. Wszystkie prawa. Takie jak przysługują obywatelom państw członkowskich. I tutaj kolejny element z tych właśnie kwestii, co ten obywatel będzie mógł mieć. Załóżmy, że jest sobie jakiś ośrodek dla migrantów. Ci migranci sobie siedzą w tym ośrodku. Unia mówi, że jak siedzą rok, no to mają obywatelstwo. Na obywatele Unii mają prawo uczestniczenia w wyborach samorządowych. Czyli na przykład jest jakaś gmina 3000, tam jest 3000 dodatkowo migrantów, im wsadzili, to migranci sobie w wyborach siebie wybiorą i będą rządzić tą gminą. Tak to właśnie wpisali, bo już niejednomyślnie tutaj te zasady wyboru do Parlamentu Europejskiego, czyli do samorządów, tylko już zwykłą większością, te również, więc takie zasady będzie można po prostu określić. Zasady właśnie uczestniczenia obywateli innych niż państwa członkowskiego w wyborach do samorządów lub Parlamentu Europejskiego, czyli na przykład może być, nie wiem, jakaś zasada, że Polacy będą mogli startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego z Francji, a Francuzi w Polsce, albo Niemcy na przykład. Ordynacja też, to też jest bardziej ogólna zasada, ale to też ma być właśnie tak zrobione. I tutaj kwestie bardzo ważne. Ochrona właśnie mniejszości, tej kwestii obywatelstwa, też znowu brak weta, to dotychczas ono przysługuje. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o mniejszości narodowe. Mianowicie, dzisiaj w ogóle przepisu na to nie ma, teraz Unia przyznaje sobie kompetencje, gdzie z zwykłą większością będą decydowali o tym, czym są mniejszości w danym państwie członkowskim i jakie mają prawa. Czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że nie wiem, Ruch Autonomii Śląska jest i Unia Europejska uchwali, że oni muszą mieć pełną autonomię, że ten Ruch Autonomii Śląska musi mieć ileś miejsc w sejmikach, że on ma rządzić, że śląski jest językiem urzędowym i tak dalej, czy każda inna kombinacja z inną mniejszością etniczną, czy jakąkolwiek. Chodzi o to, że nawet może być jakaś etniczność wykreowana przez Unię Europejską, gdzie są spory, bo często to są kwestie sporne. Czyli krótko mówiąc, Unia Europejska sobie przyznaje kompetencje, żeby takie mieć możliwość wprowadzenia chaosu w państwie członkowskim, jeśli ma on taką niejednorodną strukturę etniczną. A wiemy, że takich sporów w Unii jest sporo. I załóżmy, że jakieś państwo podskakuje, no to się proszę bardzo, Unia będzie decydowała, kto jest w Polsce mniejszością etniczną, jaki ma status. No, to jest kuriozalne. No, Unia będzie mogła na przykład po prostu wyodrębnić jakieś tereny autonomiczne w Polsce w ten sposób. I to jest nowa kompetencja Unii, która nie była dotychczas żadną kompetencją i realizowana oczywiście bez prawa weta. I teraz kolejna kwestia, mianowicie przepływ kapitału, czyli odstępstwo od wolności przepływu musiało być robione jednomyślnie. Teraz może być to większość kwalifikowana. Czyli przykładowo, to jest, pamiętacie, taka sytuacja z transportem, że Polacy skutecznie rywalizowali o rynek transportowy, Polacy, Litwini, logistyka. I odebrano Polakom jakby tę możliwość, ponieważ zaostrzono jakieś zasady zatrudniania i tak dalej, wbrew zasadom właśnie swobody przepływu. No i teraz oczywiście ten przepis odnosi się do kapitału, natomiast jakby zasada jest taka, że jest wspólny rynek i mamy ten swobodny przepływ kapitału, usług, pracy, więc i towarów, no i można od tego odstępować. Jeśli przykładowo coś jest niekorzystne dla Niemiec, no to proszę bardzo, większością kwalifikowaną. Jeśli Polacy wygrywają jakąś konkurencję z Niemcami, to Niemcy będą mogli tą konkurencję zdusić dzięki temu, że te odstępstwa będą większością kwalifikowaną, co jest istotne. Od wielu lat kilka takich było problemów, że właśnie to było likwidowane jakimiś bocznymi furtkami, jeśli te państwa większe przegrywały konkurencję z nowymi państwami członkowskimi. I teraz kwestia paszportu. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że dzisiaj to, jakie są zasady paszportowe, to jest jednomyślność w Unii, czyli tam możemy się dogadać, jak wygląda mniej więcej paszport, jakie są elementy też wskazujące, że jest ta Unia Europejska, ale wyobraźcie sobie, że oni chcą zrobić z tego kompetencje Unii, bo jest większością zwykłą. To sobie wyobraźcie taką sytuację, że Unia Europejska przyjmuje przepisy,
że z paszportu znikają godła narodowe, jest tylko herb Unii Europejskiej. I taki będziecie mieli paszport Unia Europejska, nic o Polsce. No bo będą mogli to zrobić, bo taki jest właśnie przepis ten kompetencyjny, że to Unia prowadzi, ma pełnię określenia kwestie paszportów. No może nie jest to fundamentalna kwestia, jeśli chodzi o praktyczne aspekty, ale no symboliczna, jak się mowa o suwerenności państwa, jak najbardziej. Po prostu mogliby sobie przyjąć, tak jak powiedziałem, paszporty europejskie wprowadzić zamiast narodowych. Kolejny element, kolejne odbieranie prawa weta, to jest prawo rodzinne. Bardzo ważna rzecz. Mianowicie tutaj dzisiaj jest tak, że jeśli chodzi o kwestie regulujące prawa rodziny, a tutaj mówimy przede wszystkim, jeśli chodzi o spór, o kwestie związane z adopcjami par homoseksualnych, uznawanie rodzicielstwa przez pary homoseksualne. Dzisiaj współpraca w tym zakresie, jeśli byłaby wola, dokonuje się poprzez uzyskanie jednomyślnej decyzji. Były próby forsowania tych zmian, nawet są teraz akty takie prawne procedowane. My jako Ministerstwo Sprawiedliwości, bo to jest akurat obszar, którym się Ministerstwo Sprawiedliwości zajmuje, kilkukrotnie wyrażaliśmy sprzeciw wobec tego, żeby na przykład uznawano, że jak sobie para gejów adoptuje dziecko w Hiszpanii, to oni przyjeżdżają do Polski i to jest uznawane, że to jest, że to są rodzice. Czyli znika ojciec i matka, jest rodzic jeden, rodzic dwa. Załóżmy, tak? No i dzisiaj jest to jednomyślność, a to ma być większość kwalifikowana. Znaczy, przepraszam, zwykła większość. Czyli po prostu, no, nieprzypadkowo, to jest likwidacja, kolejna likwidacja prawa weta, ale wam sygnalizuje, że w tych obszarach prawa rodzinnego Polska ma prawo weta cały czas i z niego korzysta. Po tej zmianie traktatów będzie po prostu już to niemożliwe. Teraz przepisy związane z przestępstwami europejskimi. No co. Dzisiaj jest, to jest najbardziej poważna przestępczość, handel ludźmi, narkotykami, to jest zazwyczaj międzynarodowa działalność, więc dlatego Unia tutaj pewne minimalne definicje, czym są te przestępstwa, są wprowadzone po to, żeby przykładowo ktoś, kto robi to w wielu krajach Europy, żeby to było podobnie traktowane wszędzie. Ale od kilkunastu miesięcy, kilku lat oni próbują wprowadzić mowę nienawiści. Żeby przykładowo, jest kobieta i mężczyzna, ktoś twierdzi, że tak jest, a nie 50 płci, no to żeby taką osobę nauczyć, że jest kilkadziesiąt płci, żeby nie mówiła jakiejś herezji, że jest kobieta i mężczyzna, to wówczas, że mogą sobie dzieci dowolnie płci zmieniać i tak dalej, żeby tam, no, żeby był porządek, to oni chcą to wprowadzić do przepisów europejskich. To jest największy po prostu, największy problem, jeśli chodzi o prawo karne w Unii Europejskiej, że to musi być wpisane do prawa unijnego, żeby przypadkowo jakaś Polska nie wyskoczyła, że jednak no, będzie normalna i nie będziemy karać za to, że ktoś mówi o tym, że jest kobieta i mężczyzna. No to przemoc ze względu na płeć, to jest ten wytrych i tutaj również będzie płeć społeczno-kulturowa wpisana. To wam pokażę później. I teraz, czyli krótko mówiąc, tutaj jest taka sytuacja, że dzisiaj jest weto. Ja reprezentując rząd wetowałem w imieniu pana ministra Ziobro te propozycje. Dzisiaj możemy to blokować. Kilka państw chciało też to blokować. Po zmianie traktatów będzie to niemożliwe, bo będzie większość kwalifikowana właśnie decydowała o tym, czy coś jest przestępstwem europejskim. I mówię wam, pierwszą rzecz, za którą oni chcą się zabrać, żeby było przestępstwem europejskim, żeby nie było żadnego odchyłu w państwie członkowskim, to właśnie mowa nienawiści, w szczególności ta genderowa, bo przecież jest, nie może być tak, że ktoś mówi, że są dwie płcie, że nie można indoktrynować dzieci w szkołach. To jest myśl o zbrodnia i trzeba to karać i oni naprawdę się na tym tutaj wprowadzają do tych traktatów w wielu miejscach te elementy, właśnie żeby tak było. I teraz Prokuratura Europejska. Jest taka prokuratura, oni niby zajmują się finansami europejskimi, to działa od kilku lat, Polska do tego nie przystąpiła razem z Węgrami, Szwecją i cóż, wielu ministrów Europy Zachodniej, kiedy z nimi rozmawiałem, żałuje, że się zgodzili, bo ta prokuratura wybiera sobie sprawy, którymi się zajmuje, dziwnym trafem zawsze bierze sobie ważne osoby życia publicznego, no i no, krótko mówiąc, no, wywiera naciski, no, sprawy polityczne bierze ta prokuratura, on od tego jest i tak działa dzisiaj, niewiele sukcesów ma na swoim koncie, a wiele jakby spraw politycznych tam próbuje prowadzić. Ale to jest kolejna kompetencja Unii Europejskiej. Dzisiaj jest tak, że jakieś państwo może się wstrzymać, żeby tutaj działać. Teraz już jest jasno, że po wejściu traktatu w życie prokuratura europejska jest samoistym organem, nie jest jakąś współpracą między państwami, które chcą tam być bądź nie chcą, tylko to jest obowiązek. Powstaje po prostu już aparat, można powiedzieć, no, kolejny element tworzenia państwa, czyli kolejny element posiadania
prawa do realizowania siły w państwie, bo prokuratura, policja to są służby, które realizują siłę, mają takie kompetencje, żeby po prostu kogoś pozbawić wolności i tak dalej. No i tutaj już jest, można było się przystąpić bądź nie. Teraz ta prokuratura już sobie działa na zasadzie zwykłej większości, więc też bez prawa weta. I no po prostu tracimy kolejną kompetencję, przechodzi zamiast, nie mamy, nasza prokuratura przestaje być prokuraturą, która można powiedzieć jest w Polsce wewnętrznie od siebie za, jest tylko prokuratura instytucją, która jest elementem państwa polskiego, teraz prokuratura stanie się elementem prokuratury europejskiej, elementem suwerennego państwa europejskiego za kilka lat, bo taka jest tutaj idea, żeby ta prokuratura europejska nadzorowała wszystkie prokuratury krajowe. Więc kolejny element budowania państwa po prostu przez Unię Europejską. Teraz bardzo ważny element, mianowicie dzisiaj jest tak, że jeśli jest jednomyślność między państwami członkowskimi, to można ustanowić środki dotyczące współpracy operacyjnej służb specjalnych. I tutaj można postawić prawo weta. Jak to ma być realizowane? Na przykład, no, gdyby Polsce się nie podobało, że nie wiem, niemieckie służby w Polsce mogą prowadzić sobie działalność, takie było, taka byłaby propozycja porozumienia, no to Polska mówi, nie, no hola, to jest, my w taką współpracę nie wchodzimy, nie chcecie ze mną współpracować na normalnych zasadach. No i teraz tak, teraz to się będzie działo zwykłą większością, czyli może Unia uchwalić zasady współpracy między służbami specjalnymi bez zgody danego państwa członkowskiego i dane państwo członkowskie będzie podlegało, przykładowo, no możemy sobie wyobrazić, że Unia powoła jakąś komórkę służb specjalnych z różnymi kompetencjami, bo zobaczcie zaraz, że to będzie taka też możliwość i będą te instytucje unijne po prostu, będą europejskie służby specjalne, po prostu europejskie służby specjalne, pełną gębą, czyli tak jak w Stanach mają te federalne FBI na przykład, o, będzie FBI europejskie i będą mieli wszelkie kompetencje, żeby w Polsce wewnętrznie tutaj taka służba działała i nadzorowała służby krajowe, czy tak jak z prokuraturą. Kolejny element władztwa państwowego, takiego siłowego, jest oddany kontroli Unii Europejskiej. I w jaki sposób, bo jest dzisiaj taka komórka jak Europol, to jest płaszczyzna współpracy między służbami na terenie Unii Europejskiej. I zauważcie, że dzisiaj jest tak, zadaniem Europolu jest wspieranie, wzmocnienie działań, czyli jest platforma współpracy, jak również ich wzajemnej współpracy w zapobieganiu, zwalczaniu, czyli organów policyjnych i innych organów ścigania państw członkowskich. Czyli to jest forum współpracy. A jest propozycja, żeby Europol jest uprawniony do prowadzenia działań operacyjnych. Europol ma być europejskim FBI i większością zwykłą można uchwalić, że Europol prowadzi działalność operacyjną, ściga takie przestępstwa. Państwo członkowskie nie musi na to wyrażać zgody, ich służby specjalne również i mogą prowadzić dowolną działalność operacyjną wewnątrz państwa członkowskiego. Z płaszczyzny współpracy, że się dogadywały służby przykładowe, jak właśnie handel narkotykami w wielu państwach się dzieje, zbierają się, do dzisiaj wygląda tak, zbierają się przedstawiciele tych organów służb specjalnych w ramach Europolu, dogadują sobie metody współpracy, nawiązują kontakty między sobą, przejmują właśnie te czynności operacyjne między sobą w zależności, gdzie tam, z którego kraju trzeba coś ściągnąć. To jest platforma, która, Europol jest taką platformą, która ułatwia im organizowanie tego. Teraz Europol ma być służbą specjalną samą w sobie. I tutaj kolejny element właśnie, Eurojust to jest też taka instytucja związana z współpracą między prokuraturami akurat europejskimi głównie, prowadzenie wspólnych śledztw i teraz także prowadzone wspólnie z właściwymi organami państw członkowskich lub w ramach wspólnych zespołów dochodzeniowych w stosownych przypadkach w powiązaniu z Eurojust, czyli że ten Europol właśnie tak współpracuje sobie, tak to skasowali. Wszelkie działania Europolu prowadzone są w powiązaniu, w porozumieniu z organami państwa członkowskiego lub państw członkowskich, których terytorium dotyczą. Czyli Europol, jak coś robi, musi informować przykładowo Polsce, że coś w Polsce, jakieś służby chcą coś robić i muszą się dogadać, tak? Stosowanie środków przymusu należy do wyłącznej kompetencji właściwych organów krajowych. To wszystko ma być skasowane, czyli Europol nie będzie musiał o niczym informować, będzie mógł sobie ludzi w Polsce zatrzymywać. Ten Parlament Europejski tam walczył z Pegasusem, okazuje się, że oni sami chcą po prostu tego Pegasusa wszystkim instalować i żeby nikt ich nie kontrolował. Idziemy dalej. Jednomyślność w zakresie podatków.
To już mówiłem wcześniej, ale to zobaczcie na przepis artykułu 113 dzisiaj. TFUE to są właśnie podatki, prawo podatkowe, że jest jednomyślność. Tutaj z jednomyślności przechodzimy na zwykłą procedurę. Tutaj kolejny przepis podatkowy związany z zbliżaniem ustawodawstw. Jeśli się uzna, że coś nie działa w Unii i że trzeba zbliżyć ustawodawstwa w zakresie jakimś gospodarczym, no to, że jednomyślność jest potrzebna. Tutaj będzie już zwykła większość. Zakładam, ten przepis nie był używany dotychczas, ale zakładam, że jak będzie zwykła większość, to będzie, bo jest bardzo ogólny. Ten przepis jest bardzo ogólny. Zobaczcie, że bez uszczerbku uchwala się dyrektywy w celu zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych, administracyjnych państw członkowskich, które mają bezpośredni wpływ na ustanowienie lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Czyli jeśli Unia uzna, że na przykład to, co, jak funkcjonują w Polsce firmy logistyczne, to jest taki kolejny przykład, no i że to jest rynek wspólny, to będą sobie regulować sytuację Polski bezpośrednio w Polsce przewoźników. I to jest bardzo głęboki przepis kompetencyjny, z tego zobaczycie, będą próbowali korzystać, gdyby to weszło w życie. De facto każdy element życia gospodarczego będzie można pod to podpiąć. To jest kolejna nowa kompetencja, bo było to wetowane, więc jeśli było weto, no to z tego nie korzystali. Weta nie będzie, z pewnością się to odmieni. Tutaj współpraca, bardzo ważny element, chodzi o funkcjonowanie podatkowe i Europejskiego Banku Centralnego, również jest usuwane weto. I teraz kolejne weto, a tu chodzi, moi drodzy, tu chodzi o kilka polityk z artykułu 153. Tak to funkcjonuje Unii Europejskiej, zaraz wam pokażę, jakie są to polityki. Mianowicie zabezpieczenie społeczne, ochrona socjalna pracowników, czyli ZUS, ochrona pracowników w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę, kodeks pracy, związki zawodowe, warunki zatrudnienia obywateli państw trzecich legalnie przebywających na terytorium Unii. Czyli prawo pracy, ZUS, wszystko idzie pod kontrolę Unii Europejskiej, bo tutaj było tak, że tutaj można było jednomyślnie coś robić, to jest skreślone, ponieważ ta kompetencja przechodzi na Unię Europejską, więc sprawy ZUS-u, składek zdrowotnych, być może wieku emerytalnego, bo to są zabezpieczenie, wiek emerytalny jest kwestia zabezpieczenia społecznego, więc no, wiek emerytalny określi nam być może Unia Europejska za jakiś czas. I Donald Tusk wówczas będzie mówił, no ja, to nie ja, to Unia każe, tak? I teraz kwestia edukacji, tutaj widać, że też pewne korekty są, żeby mogła Unia podejmować decyzje. I teraz kolejna kompetencja, jeśli chodzi o zagrożenia zdrowia oraz zarządzania nimi, w szczególności w przypadku pandemii. Czyli Unia dostaje kompetencje zarządzania, jeśli chodzi o pandemię. Czyli pandemia, tak jak, no, możemy mówić wiele o polskim rządzie, każdy rząd miał swoje podejście, czasami było to podobne na poziomie Unii, ale tutaj oni chcą, żeby pandemiami Unia Europejska zarządzała. I teraz bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o ten pakiet klimatyczny. To jest kolejne weto. Wiecie co, bo my płacimy kilkadziesiąt procent w swoich opłatach za media, to są opłaty unijne, ETS, to są opłaty za emisję i to jest kilkadziesiąt procent naszych rachunków. Unia to uchwaliła większością kwalifikowaną, mimo że przysługiwa Polsce jednomyślność. I oni chcą tę jednomyślność już wprost w traktatach skasować, czyli jeśli oni mogą nakładać, nie mogą na państwa członkowskie, na podatników nakładać podatków klimatycznych. Oni to kasują, że będą mogli to robić, bo prawo weta przysługuje. Kasują to prawo weta, więc to oznacza, że będą po prostu mogli kolejne podatki klimatyczne nakładać na Polskę. Takie już płacimy gigantyczne. To jest kolejny element właśnie, ochrona środowiska, usunięcie prawa weta z ważnych elementów właśnie suwerenności energetycznej tak naprawdę. I teraz kwestia polityki zagranicznej, mianowicie, tak wracając do tego tekstu, umowy handlowe kluczowe to musi być jednomyślność i oni chcą wprowadzić możliwość przyjmowania umów handlowych większością kwalifikowaną, więc załóżmy, że będą chcieli umowę z Rosją za kilka lat zawrzeć w naszym imieniu, to zrobią to bez naszej zgody. Kolejny element to też właśnie kwestia rokowań do takich umów, że mandat negocjacyjny był jednomyślny, skoro finalnie można większością kwalifikowaną, to również tutaj prawo weta jest likwidowane, czyli bez zgody Polski będą mogli sobie w naszym imieniu zawierać umowy handlowe, co jest dzisiaj chronione prawem weta.
I tutaj bardzo ważny przepis, który nie widać wyraźnie na tej prezentacji. Mianowicie, to jest niesamowita rzecz. Mianowicie dzisiaj jest tak, że jak jest jakiś kryzys, jak na przykład wojna na Ukrainie czy pandemia, no to jest taki przepis, że można przyjmować takie środki kryzysowe, jest większość kwalifikowana, rada to robi. No te słynne pomysły z tym, żeby Polska miała oddawać swój gaz Niemcom, na przykład to było robione w ramach tej procedury. Oczywiście to jest nadużywana procedura. Natomiast oni chcą zmienić tę procedurę, mianowicie proponują, żeby to Komisja Europejska, już nie Rada, czyli nawet jakiś wpływ na to mamy, mimo tej naciągania tych przepisów, tylko że Unia Europejska będzie mogła wprowadzić stan wyjątkowy i Komisja Europejska sama podejmuje takie decyzje. Po prostu Komisja Europejska staje się takim rządem pełną gębą na czas kryzysu, który sobie ustalono, że ma miejsce. Stan wyjątkowy po prostu unijny wprowadzany jest i komisja, wyobraźmy sobie kolejną pandemię, załóżmy, jest stan kryzysowy, bo jest pandemia i komisja wydaje decyzję właśnie o tym, że obowiązkowe szczepienia, izolacja i tak dalej, ci mogą, ci nie mogą i polski rząd wówczas mówi, no wiecie, my byśmy was wypuścili, ale no to jest prawo unijne, Komisja Europejska decyduje. Więc to jest po prostu wprowadzenie naprawdę potężnego rządu europejskiego i jak się stwierdzi, że taki kryzys istnieje, a może permanentnie istnieć kryzys, na przykład kryzys demokracji, że są protesty w jakimś państwie, no to Komisja Europejska przejmuje rząd. To jest niebezpieczny przepis, ale to jest przepis, który po prostu polega na tym, że Unia Europejska może wprowadzić się w stan wyjątkowy i oddać pełnowadze Komisji Europejskiej na ten czas. I teraz wybory do Parlamentu Europejskiego, czyli właśnie kolejna likwidacja prawa weta. Ordynacja nie może być wbrew Polsce. Teraz będą mogli ordynację w Polsce zmieniać pod kątem na przykład ograniczenia. Prawo wyborcze jest specyficzne. I wyobraźmy sobie, że Niemcy będą decydowali o tym, jak wybieramy swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. To się do tego sprowadza. I teraz kolejna likwidacja prawa weta, jest to kluczowe dwa przepisy dotyczące przyjmowania unijnego budżetu. Dzisiaj jest tak, że budżet unijny z wszystkimi tam dodatkami to jest jednomyślność, prawo weta, teraz to będzie już większość zwykła, czyli jeden z najważniejszych instrumentów wpływania przez często słabsze, mniejsze państwa na nurt europejski, czyli budżet bez weta. Czyli Niemcy na przykład mówią, Polska to miała za dużo pieniędzy, my teraz chcemy korzystać z przetargów na Ukrainie, jak Ukraina wejdzie, Polsce już wystarczy. No i Polska nic nie będzie mogła zrobić, bo będzie większość do tego budżetu. A dzisiaj Polska mówi, nie, niczego nam nie odbierzecie, bo mamy weto. Nie będzie tego weta po prostu. Kolejny element to jest wzmocniona współpraca państw. Teraz jest to jednomyślne, teraz również to jest likwidowane weto przy wzmocnionej współpracy. I to jest też kolejny przepis, który rzadko jest stosowany, ale generalnie taki przepis, że jeśli państwa członkowskie uznają, że coś mogą zrobić więcej razem na forum Unii Europejskiej, czyli nie wszystko jest dobrze ujęte w traktatach, ale chcemy się zintegrować mocniej, to jednomyślnie możemy tak postanowić jako państwa członkowskie w oparciu o traktaty, żeby za każdym razem nie trzeba było ich zmieniać, żeby była jakaś furtka do tego. No i wyobraźcie sobie, że to jest likwidowane na rzecz większości kwalifikowanej, więc Niemcy mogą sobie uznać pewnego dnia, że jest jakaś rzecz, którą chcą zrobić w Unii, ale nie ma w traktatach, to Polska może być po prostu pominięta. I inne państwa oczywiście też, ale tak to po prostu ma działać. I teraz właśnie poprawki złożone przez pana Aguilara, to jest taki specjalista od ataku na Polskę. Te poprawki potem finalnie trafiły do tego tekstu, który będzie głosowany jutro. Pierwsza poprawka dotycząca kwestii zdrowotnych, prawa reprodukcyjne, w szczególności, ale nie wyłącznie dla kobiet i dziewcząt, czyli po prostu wpisanie w traktaty unijne prawa do aborcji, takiego pełnego w rozumieniu lewicy zachodnioeuropejskiej. No, prawo do aborcji w traktatach, to jest pierwsza propozycja taka tego typu. No i ta właśnie, tak jak powiedziałem, ta płeć społeczna, płeć biologiczna i społeczna kulturowa. Już nie ma kobiet i mężczyzn, jest płeć biologiczna lub społeczna kulturowa i z uwagi na tą płeć społeczną kulturową trzeba, to jest ten właśnie przepis prawa karnego,
że czy przepis kompetencyjny, że Unia ma w sposób szczególności walczyć z dyskryminacją ze względu na płeć społeczno-kulturową, czyli będzie walka z tymi, którzy twierdzą, że to dwie płcie, bo przecież płeć społeczno-kulturowa to jest właśnie to. Więc Unia Europejska będzie walczyć z tym. Będzie walczyć z tym, wprowadzając mowę nienawiści jako przestępstwo europejskie, mowę nienawiści ze względu na dyskryminację osób ze względu na płeć społeczno-kulturową. Więc to są główne zmiany. Kilkadziesiąt zmian, jak widzicie, w których likwidowane jest prawo weta. Polska jako państwo przestaje mieć wpływ na własną armię, politykę zagraniczną, podatki, a jednocześnie szerokimi drzwiami lewicowa ideologia będzie wlewała się z wszystkich stron. Polska może utracić fundusze unijne, bo nie będzie mogła ich zablokować. Wiek emerytalny również będzie mógł być w Polsce podwyższony. Zostanie Polsce narzucone euro. Nie ma w Polsce na ten temat takiej szerokiej dyskusji. Media liberalne, mainstreamowe próbują mamić, że to taka drobna korekta, że to są niewielkie rzeczy, gdy w istocie to są potężne zmiany, które stanowią pierwszy krok ku utworzeniu właśnie tej federalnej Europy, której marzą Niemcy. Najpierw zmienią te traktaty, a potem już bez prawa weta innych państw będą mogli zmienić je kolejny raz, jeśli będzie taka potrzeba. Więc no po prostu Unia staje się czwartą Rzeszą. Czy Rzeszą, w której Polska nie ma nawet uprawnień landowych. My, jeśli Niemcy będą sobie tego życzyli, po prostu będziemy jakimś terytorium zależnym z pewną autonomią, że będziemy mogli sobie od czasu do czasu wybrać jakieś władze lokalne. Najlepiej takie, które się hodlenny oddadzą Niemcom i urzędnikom brukselskim. Nie jest to niestety wizja optymistyczna, ale was zachęcam do tego, żebyście ten film pokazali swoim znajomym. Po prostu w tym filmie starałem się zawrzeć fakty. Po kolei pokazać wam, że te wszystkie zagrożenia, które są przez nas opisywane, one faktycznie w tym dokumencie istnieją. To nie jest publicystyka, to nie jest jakaś kampania polityczna, to są fakty. I tutaj trzeba z tymi faktami się zapoznawać, bo jeśli chcemy być nowoczesnym państwem, które dogania Europę Zachodnią, co do której mieliśmy kilka dekad zapóźnienia z uwagi na sytuację, w której się jako Polska znajdowaliśmy. Tego typu instrumenty, ten wysiłek ostatnich kilku dekad, żeby Polska doganiała Zachód, doganiała Europę Zachodnią, zostaną po prostu zniweczone. O tym, czy Polska może się rozwijać i jak szybko się może rozwijać, do jakiego poziomu może się rozwijać, nie będzie po wejściu w życie tych traktatów decyzją Polaków, nie będzie to decyzją poprzez wybory, nie będzie to również decyzją poprzez ciężką pracę polskich pracowników, przedsiębiorców. To będą decyzje, które będą podejmowane za naszymi plecami, nad nami, w Niemczech, w Berlinie, w Brukseli, w Paryżu. Czy takiej przyszłości chcemy dla siebie i dla naszych dzieci? Ja raczej wolę Polskę, w której się rozwijamy dynamicznie i konkurujemy z Europą Zachodnią, w wielu miejscach ją przebijając, i że Unia Europejska właśnie jest dobrem, który daje konkurencję. Daje konkurencję, konkurencja zwiększa po prostu możliwości gospodarki. Tak ma nie być. Ma Unia Europejska być potężnym obszarem gospodarczym, który realizuje interesy niemiecko-francuskie, a te traktaty krok po kroku to pokazują. Te interesy niemiecko-francuskie są realizowane również z uwzględnieniem agendy lewicowej, żeby po prostu tutaj ta lewica była zadowolona. Więc niestety nie jest to optymistyczny obraz, jednak trzeba, jeszcze jest czas, żeby blokować wejście w życie tych traktatów i zachęcam was w związku z tym, żebyście taką aktywność podjęli, na przykład pokazując te przepisy, które przywołałem, te konkretne rzeczy, chociażby z Armią Europejską, ja jestem zszokowany, Armia Europejska, Prokuratura Europejska, Służby Specjalne Europejskie, to wszystko jest w tych traktatach, dlatego też zachęcam was, żebyście się tym podzielili, oczywiście zachęcam was, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale, ponieważ będę starał się w takiej bardziej rozbudowanej formie prezentować wam inne ciekawe zagadnienia, które są ważne dla Polski oraz jej przyszłości. Trzymajcie się.